że nowa dzisiaj jest w XXI wieku forma żebrania. Tak, na rowerek po żydowsku, odwrotnie. Proszę Państwa, żeby nie zauważyli, że coś się dzieje, a to tak, najpierw 50 miliardów wykradli z Polski, potem słyszałam 150 miliardów, a teraz ja słyszę od Szydło, że i 300 miliardów zmarnotrawili pieniędzy polskich, przecież to nie musiały być dolary, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio, to prawda, kończy ta partia inaczej. Tak, już te dwie większe instytucje polskie, instytucje państwowe, żeśmy przejrzały, czyli bibliotekę na Koszykowej 28, że dziadostwo jest większe jak było, bo było w ciemnym takim pomieszczeniu, ale jakoś tak ludzie dogadywali się, dawali sobie radę. A teraz to, proszę Państwa, po żydowsku pomieszane stanowiska komputerowe na katalogi, na internet. I przecież nie jest napisane, że tu na internet, na katalogi, to trzeba wiedzieć, trzeba już 100 razy w tej bibliotece na Koszykowej 28. Ja tylko poszłam jeszcze raz sprawdzić, czy tam coś się zmienia. Ale czy oni nie wiedzieli, że linia Mysia zwycięży? Czy oni wiedzieli, że oni przegrają z linią Mysią? No, także widzicie Państwo, to jest nowa forma żebrania. Usiąść na posadkę i tak siedzieć, wy nic nie robicie, jeszcze sobie zagadać dziaduwa do dziaduwy, no bo jak ona wysysa pieniądze z budżetu państwa, nic nie robiąc, przez to, że ona lele, relemele, kukryku, le warto, gada. Króciutki taki, króciutki instrukcyjny film z Poczty Głównej, bo tam w tej bibliotece na Koszykowej to co tam tylko problem, tak? Siedzi babszczyk cały dzień na komputerze, bo tam go nie ma. On jest jeden w tym rewirze, tylko miejscu gdzieś w kącie. No i trzeba było się umówić zgodnie z 11 wiedziałem. Cały dzień w tej komputerze. Tutaj one były wszystkie razem, na górze też. Na Koszykowej 28 było bardzo dobrze, ale czy oni wiedzieli, że to ich zaakcjonowanie po żydowsku na rowerek odwrotnie, czy oni wiedzieli, że linia Mysia zwycięży? Oni wiedzieli. I teraz wstyd wielki, zanim to się wszystko uporządkuje, to dużo czasu minie. Do Instytutu Cervantesa zapraszam.